Cześć wszystkim. A więc spędziliśmy... Dobra, nie będę się wrażał. Dużo czasu, tak? Z Buniem. Prawda, Buniu? Nie. Dobra, Bunio nie spędził. Bunio, chodź do mnie. Chcę ja z tobą pokazać. Nie spędzam czasu. Chodź. Nie, ja zabiję oczko. Ja stworzyłem biom, chcę się pochwalić tym. Mamy biom tutaj. Pokaż. Chodź. No to pokaż. No chodź ze mną. Ja tutaj pozostanę. Nie, to nie będziesz widział. No to mi pokaż. Zrób ten screenem. Tak. Chodź. Mamy tutaj biom corruption. Oczywiście. Pokażę wam w odcinku, jak zrobić magiczne pompy. Jak zrobić takie magiczne przejście. Mniej więcej wytłumaczę, jak zrobić taki biom, że nawet się wam muzyka zmieni. I nawet nie pytajcie, ile ja to kopałem. Ale wykopałem to, bo jest mi to potrzebne, żeby robić te strzały, zamiast kupować u NPC. No i myśleliśmy właśnie o tym, aby pełzacza tutaj przyzywać. Chociaż znaczy, tu jest za mało miejsca. Można, wiesz, dostać go na klatę w sumie brać. No nie wiem, czy przetrwamy. Przetrwamy, mam jeden ten do przyzywania. Tutaj mieliśmy w alchemii, słuchaj, chodź. No dobra, ale mieliśmy dungeona ten. Ale spróbujmy, no bo mówili, że się nie da. No to pokażemy wszystkim, że taki biom przy domu coś daje, tak? Przeskoki. Chodź. A, bo zostawiłem to tak. A masz to do przyzwania? No, widzisz, udało się. Dawaj go na klatę teraz. Można wtedy tak sobie bossem przed domem walczyć. Teraz tak jak człowiek! Dobra, ja bym go zmówił, teraz proszę tego, zobacz. Pozdro. Ale fajnie ginie. O chłopie. Tak jak ty byś dużo robił mu. Bije strzałami, które przebijają po prostu. Nara. Dobra, znowu mamy milion demonite ore i jakiegoś tam Shadow Sky. Chodzony. Dobra, dobra, tylko tego demonite już nie potrzebujemy. Nieważne, ale mamy w talach rekreacyjnych zabijać. No ale mamy go mnóstwo. Dobrze, teraz ja bym chciał... O, mogę młotek sobie zrobić. Daj tego demonite, zrobię sobie... Zrób mi młotek w ogóle. No to chodź, przecież tu w skrzyn... O, bo coś się dzieje, chodź. No właśnie, twoje nie zamykanie drzwi. Czekaj, bo to nie wszystko. Chciałbym pokazać, jak zrobić taki zegar. No pokaż, jak się robi zegar. Taki zegar nauczę was robić. Jak na niego ktoś kliknie prawym klawiszem, to pokazuje... Wow, 11.31. Wiem. Pokażemy wam, jak zrobić piwo, które zwiększa siłę ataku. Ponieważ tu masz przykład browaru. Ale obniża defensa. Brawa! To co mam pokażemy zapis. Wam, jak zrobić super pompy. I pokażę wam, jak zrobić taką ozdóbkę. Tutaj macie szafę całą z książkami. To jest bardzo prosta do wykonania. Książki i drewno, łop. No, książki i drewno, ale wiesz, no, ładnie no, wygląda. Dajesz. Bo ja chcę jeszcze dungeona zwiedzić. Czekaj, tutaj na dole zrobiłem porządek z naszym greenem, to też masz pokazać, że na przykład, no chodź tutaj na dół, tam już nie przejdzie, bo nie mam bloodmoon. Zrobiłem porządek. Te wszystkie zbroje ciągną się od najgorszej, czy od tej takiej początkowej, do coraz lepszych i doszły do najlepszych. A nie ma drewnianej? Ty jesteś drewniany. Ja wiem, to była drewniana. W ewolucji brakuje bunia. I tam będą coraz lepsze, a outfity zrobię w innym pomieszczeniu, ale to jeszcze nie teraz. A właśnie, bo nie powiedzieliśmy skąd mam taką fajną tę czapeczkę. Wypadła mi z królika. No, wypadają z królika, jak jest zamieniony w zombie. Nie, to dlatego właśnie wypadło. Zamieniałem te króliczki w zombie, aby mi to wypadło. Albo żebym je trollował. Nie. Tam, ja mu nie wierzę, wiecie. No dobra. To co, Buniu? Kabelki i jazda. Pomożesz mi z tym. Po co? Ja jestem jeszcze pijany. Nie jeszcze jest. 40 sekund. W życiu chodź, by się to przydało, tak? Poczekaj, gdzie są te... Tak, przydałoby się czas posylwestrowy. Pyk, mija ci debuff. Już nie masz kasy. Dobra, czekaj. Co te pompy? Gdzie je schowałem? Okej, wcięła nam pompy. Będziemy musieli zrobić pompy.
kompy, widziałem u tego, u... Jak oni się nazywają? PC-tów. Kiczowe są te czarne okulary. Dobra, że gogle są już u innego NPC-ta, to ty położysz okulary. Bezsensownie wyglądają, nie podobają mi się. Chodźmy. Boom. Fajny kryp. Gdzie są pompy? Nie wiem. Okej. Okay. Tutaj u niego chyba. Mam, no, już wziąłem. Już nie musisz się martwić. Wziąłem te pompy, to schowaliśmy. Pompy. Po jednej sztuce. Tu, czekaj. Chodź, bo trzeba wytłumaczyć, jak takie pompy się robi. Zrobiliśmy to trochę na opak, bo chcieliśmy pokazać, jakie się kraftuje, a ja niechcący zżarłem te surowce i je zrobiłem. Zastanawiam się, co to jest. I te pompy wyglądają tak. Jedna wygląda tak, a druga wygląda tak. Te pompy są magiczne. Dlaczego te pompy są magiczne? Teleportują wodę z punktu A do punktu B, a potrzebują jedynie wajchy. Zrób mi młotek. Bo jedynie ja nie mam młotka. Demonite młotek. Teraz się zgubię w tym, co opowiadam. Bo ty masz pewnie... No. No ja nie miałem Sky. Jak to było? Demonite Sky, czy jak to? Dobrze, bo chciałem o pompach opowiedzieć, tak? No mów. No to chodź ze mną. Mam młotek. Chcę, aby na przykład... Chodź. Ja zrobię kałpę. Sobie też ubranko. Chcę nie powiedzieć. Chciałbym tutaj wypełnić to miejsce wodą. Tutaj. Tu chcę mieć mały basen. Jak ja to robię? Postawię tutaj pompę. No trochę krzywo. Obroń mnie przed nim. Postawiłem tu już pompę. Teraz wezmę od tej pompy. Będę prowadził kabel. Aż do drugiej pompy. A ja pokażę, jak on prowadzi ten. Aha. Teraz pójdę jeszcze, bo nie dokupię kabla, bo akurat mam trochę kasy. Teraz tu do góry. Dobra, chodź, kupię trochę kabla. Już czekaj. Ups. Żeby świeczka nie gasła, to zrobię takie obejście. O. Dobra, chodź. Kabel kupuje się u tej agentki. Tutaj. Wykopiemy w bunio trochę surowców. Zrobimy zegarek, pokażę mechanizmy jeszcze, dobra? Dobra, jak on kupuje, to ja zrobię sobie ubranko. Dobra, już mam. Dobra, no a ty będziesz robił kabel, no to ja no to pokażę. Pokażesz, o co chodzi z tym kablem, a nie? Czekaj, gdzie to mam? To chyba to jest. Tak mało silka? Ui. Ja. Chodź. Idziesz? Czekaj. No rób kabel, ja za chwilę przyjdę do ciebie. Dobra. Będziemy chcieli też wykopać trochę klocków z dżungli. I będę chciał stworzyć tutaj, gdzie jest takie miejsce, które już przygotowałem z buniem, jak kopaliśmy to dzisiaj. Dżungla. Będziemy mieli kawałek dżungli tutaj. Kurczę, nie zrobię sobie ubranka. A jakie to znowu ubranko chcesz zrobić? Może to? Nie to. Dobra, Buniu, bo już jestem tutaj w tym zbiorniku wodnym. Czekaj, już idę do ciebie. Co? Nie. Tutaj zrobię miejsce, żeby ona mogła wyciągać tę wodę. Dobra. Nasza pompa później wyciągać wodę. Później się tym zajmę.
Patrz, pokaż, że jest zamontowane wszystko i jak to wygląda. No, kawałek coś tutaj. No, poprawiam tutaj kawałek. A może tak nawet. Tu wyrównaliśmy trochę teren, żeby było wygodniej podróżować. Ta pompa jest podłączona. O, dobra, chodźmy. I ona będzie nam teleportować wodę. Super. Nie zauważyłem go nawet, ale dobra, mniejszy. On podskoczył stąd, tutaj, tam, do góry. Nie wiem, jak. Małość, to chodźmy. Kopnę cię. Teraz gdzieś wajchę musimy wystawić. Dobra. To ja tutaj wajchę wystawię sobie. O. I teraz co się stanie, jak pociągnę to za tą wajchę, żeby ona nie połączona. Dobra. Teraz tak, jeżeli użyję tej wajchy, to pompa zapracuje jeden raz i zacznie wodę przelewać. Hop. Aha. Dobrze. Tylko, że mi tutaj te zlało. Bo w krawczyn jest trochę wody, ja chciałem tutaj wypełnić tę dziurę tu. No ale to nie będą grzybki rosły. A to jej więcej trzeba po prostu nalać, czekaj, tu zamknę. No, uruchom pompę. I ona będzie się tak teleportować, tyle razy użyjemy, tyle tej wody właśnie tutaj ruszy. Do domu nam, to znaczy do kopalni wlatuje, już nie mamy świeczek. Oj tam. To bardzo pompą, tak jest fajno. Mogłeś trochę inaczej ją ustawić w środku. Znaczy ona powinna lać z jednej strony, ale ona chyba jest trochę zbukowana i ona nie ciągnie z jednej strony. Tu trzeba wiaderkiem po prostu ręcznie. Można tak zrobić. Potem wezmę wiaderko. A żeby się nie przelewała, to trzeba chyba tak zrobić po prostu dirtem, patrz, pokażę, żeby się nie przelewała. No. A teraz ciągnie z jednej strony i można po prostu tą pompą tutaj zalać sobie. I mamy mini basen. To przelej do dziury tej. Tutaj. Wodę będziemy też potrzebować, żeby zrobić ten biom dżungli. Musisz skopać już, musisz być w jednym miejscu tak może. Dobra, nie ma. Czy mniej więcej tak działają nasze pompy. Zobacz mi na wiki, jak zrobić zielony barwnik. Nie wiem, jak zrobić zielony. Bo ja nie mogę ten teraz wyjść, bo mi się skraszuje. Po co ci zielony barwnik? Bo chcę ubranko zrobić. Jakie chcesz ubranko zrobić? Zobacz, jak się robi zielony barwnik. Jestem ninja, gościu. Czekaj. Nie jesteś ninja, tylko samuraj. To jest ubranie samuraja, a nie ninja. Chociaż jest podpisane, że ninja. No, trochę tak, masz rację. Potrzebujesz butelkę czy jungle grass seeds? A, butelkę? No. Gdzie miałeś butelki? No to wszystko... wszystko jest na swoim miejscu. Chodź. Gdzie są butelki? Aha, jedyną wadą praktycznie będziecie mieli właśnie te wszystkie gluty, bo wam się spawn strasznie zwiększy od właśnie tego biomu. Ciągnęło się. Gramy teraz. Słucham. Dobrze. Dobra, zrobię tyle. Po co ci zielony barwnik? Kurczę, gdzie to się robiło? Jest. O matko. Dobra. Może mogę kupić sirka. Kurczę. U kogoś mogę sirka kupić? Nie, sirka byśmy musieli zrobić. Żeby to miało sens. I potrzebujemy trochę tego. Irona.
Wtedy zrobię... W ogóle to tak pokażę, co można kupić u nich. To pokażę. A gdzie ty w ogóle jesteś? To. To ty będziesz ten strój z Zeldy chcesz zrobić? No. Nie Zeldy, tylko Inka. O. Linka. Inka, Linka. Gdzie ty jesteś? Tu. Ha, wtapiam się w tłum, jestem ninja, ziom. Nie, nie widać. Au. Oddaję ci ten... gówno. Super pompy, yeah. Dobra, drugie pompy będą potrzebne po to, żeby zrobić obsydian, czyli będziemy tę wodę mieszać sobie tutaj z lawą. O, dobra. Na razie jestemy zielony króliczek. Jakiś tam był. No dobra, tam nie potrzebuję na razie. Takie bunio, ja tutaj drugą komorę zrobię, żeby te pompy pracowały poprawnie, tak? I żeby można było właśnie te lawy z wodą mieszać. Nasze farmienie tych slimów. Świeczek nam nie zabraknie. Ale dobrze, że jest ta statuetka slima i mieliśmy takiego farta, że ją znaleźć, bo to jest chyba najlepsza statuetka, jaka może być w ogóle. A co daje? Przyzywa ci slima i z niego wypada taki żel, a z tego żelu robisz pochodnie. Z drewna. A normalnie musisz czekać, aż on, wiesz, się zrespi, to by ten mobek i go tłuczesz. Dobra, co my tu mamy? O... Kabelkowato, spoko. To co bomby tu? Nie, to nie to, to. O, mam dla ciebie te... gwiazdki. A ja już mam pełny. Status gwiazdkowy, już nie potrzebuję więcej gwiazdek. Tak, super. No to... ja się cieszę. Mamy 10 gwiazdek. Schowaj je, no nie wiem, niech sobie leży. Może to czegoś jeszcze potrzebne, coś wymyślimy ciekawego. O! Gwiazdek. Zobaczę, czy mamy te grzybki. A, mamy grzybki. Wii. Ćpumy. Czego chcesz od grzybów? Fajnie, po domu nam lata ten... Worm? No. Dobra, to jest super. O! Ewo, wiesz dlaczego kobiety nie potrafią grać w piłkę nożną? Nie. Bo 11 kobiet nie zniosłyby tego, że są tak samo ubrane. A, widziałem to. Też to widziałem. Tak czy inaczej, Milken, ogarnij, że my to na YouTube'a teraz kręcimy. Ciupaj nam tu. To ja wniosę, nie wiem, trochę lepszej atmosfery. Jako, że nie chcecie mnie w tej grze. Naucz się grać, nie chce mi się to już tłumaczyć po raz enty tego wszystkiego samego. Masz przecież nagrane. Bunio mi nauczy. Bunio nauczysz go? Mhm. Na filmiki marzy się ja ten kabel, uczy. Słuchaj, tutaj ciągnę w podziemiach, nie? Bo chcę ten obsydian potem robić. Gdzie ty jesteś? A, która drużyna? Żółta? Czekaj, no żółta. Jestem chyba w żółtej, czy nie? Nie, nie jestem. Dobra, jestem w żółtej. O-o. A w sumie mamy te do łapania się. Fuck. A to będzie teraz super trudne. Dobra. Co trudne? No bo tutaj brakuje przecież tych, tu trzeba schodzić za pomocą tego. Ja przecież mam podkowę. A. Dlaczego cheat? Sam mi ją dałeś. Teraz żyłuj. Ja przynajmniej nie będę ginął, a ty... będziesz się cieszył. Ja sobie i tak dam radę, tak? No. Ty jesteś pro. Dobra, czekaj. Ja tylko kręcę. Co drut. Dobra, to ja się... nie. No chcę z tobą się wybrać do tego dungeona. Poczekaj, ten drut chce na dół dociągnąć. Właśnie. Idę po te, po drewno. Bo nie mam świeczek. No, tło się... wieku, jak rakieta wchodzę tutaj. Tło normalnie się nam zmieniło i muzyczka na tym. Przez to, że mamy ten. Dobrze. Evil face. Fajnie. Czekaj, ja idę do ciebie, skoro chcesz się... bo ty chcesz się wybrać walczyć, nie?
No do dungeona chcę pójść. Dobrze, mamy te buty rakietowe. Bo chcę ten... już z całego go zwiedzić. Pozbierać te złote klucze, otwierać wszystkie tam skrzynki, które są. Bo w dungeonie jeszcze nam chyba ile? Dwóch broni brakuje, czy jednej? Dwóch lub jednej broni brakuje. Jak już musisz się zebrać. No chodź, pan. Pomóż drewno. Nie, bo potrzebuje świeczek przecież. Musimy zaznaczyć drogę, bo tam jest przecież. Później będzie tak pokręcone to. Ta. Ale drewno masz w domu. 500 drewna masz, bo ostatnio zbierałem to drewno. Nie wiem, ja nie mogłem znaleźć, dlatego... Brawo. Dobra, zbieraj w takim razie, ja będę ścinał te drewno. Trzeba. Dobra, wystarczy, już bez przesady do tego potrzebujesz. Nie wiem, robić tiki taki. Nie. Zwykłe. Dobra, wystarczy, idziemy, chodź. Weź daj mi tego królika z głowy, to tak podziwnie wygląda. Zbierałem go, szukałem go. Szkoda, że tylko. Szkoda, że tylko głowa jest. Ta. Nie chcę być smokiem. No co to jest? Jaszczurka? Smok? Wyglądasz jakiś Indianin, wolę cię. Indianinem. Nie, wolę. Gogle nałóż. Nie mam gogli. Mogę założyć nic. To załóż nic. A nie chodzisz jak królik. Lawa by się przydała, dużo lawy. Taki dabut. I tak pewnie później będę, jak będziemy chodzić tam, no to będę wyrzucał wszystkie te przedmioty. No na pewno, znajdź ciebie. Masz talent do zbierania zbędnej śmieci. Dobra, chodź, mam już ten grasło. Kiedy się skończą święta i przestaną być te prezenty? A nie, chyba już nie ma prezentów, chyba nie wiem. Ostatnio nie miałem już. Może już nie ma, no. Dobra, chodź, bo ja się przybijam z tych kraszy. A co, ściągał ci się jakiś update czy coś? Nie wiem właśnie. Się wszystko w tle dzieje, więc nie wnikam. Działa Terraria? Działa świat? Czego chcesz więcej? Mi więcej nic nie słyszałem. Nie wiem, ostatnio jakoś mi ten wolno chodziło, to może wtedy. Znaczy komputer. A tu nagle taka fala prezentów ci wpadnie, nie? I nie ogarniesz. Nie no, jak walczyliśmy z tymi zombiakami w nocy, no to nic nie wypadało, więc... No to może po prostu już koniec tego eventu, już nie będzie tego terroru prezentów, no. Ale nie będzie tego, bo na hardkorze musimy tego, Frost Army ten, pokonać. Trudno, masz pecha. Nie będziesz miał tego śmiesznego stroju Mikołaja. Pomogę wam. Na hardkorze może z nami grać. Ale oglądaj, czytaj, zobacz jak się w tę grę gra, bo nie będę ci tłumaczyć sobie. Mogliśmy łóżko wziąć. Ale Budzie się zaoferował. Słyszysz? Łóżko mogliśmy wziąć. No słyszysz, mogłeś mi łóżko wziąć, no i... Pójdziemy na hardcore, jesteśmy pro, dawaj. Ja nie zginę, jestem tego pewien. Już bez przesady, że z tym co mamy będziemy umierać, daj spokój, co? Piasko, piasko, piasko. Ale ty masz full gwiazdek, weź mi się. No ale jak zrobimy tą broń, co wykorzystuje gwiazdki, to by się przyda. A poza tym mogę zjadać gwiazdki, aby odzyskać manę. O, jaki ty sprytny, popatrz. O, to się przyda. Wszyscy, ty jesteś po prostu jakiś... Ja nie wiem, zobaczył przedmiot lata za nim non-stop. No ogarnąłbyś się. Nie ogarnij się. Właśnie, Milken, powiedz mu. Na wszystko, co znajdzie człowieku. Nieważne, czy to potrzebne, czy to niepotrzebne. Leży, to musi podnieść, no. Jaki chomik. No, w RPG-ach tak jest. Wszystko się przyda, wszystko później można sprzedać. A ty tego nie sprzedasz. A w twoim wypadku wszystko, co się sprzyda, kończy się... Ej, to może się nastakować w moim plecaku, bo mam tego, tego, tego i nie wiem, co wyrzucić. O. Wszystko może być potrzebne. To też się przyda.
Ja mam strzał. Ja mogę walczyć. No właśnie, ja też mam strzały. Oddawaj. Masz te. A resztę sobie zachowam. A no dobra, zwykle ci jeszcze dam. To daj, daj mi tam bez różnicy. Mogę przerobić zaraz torcze na ogniste. No nie wziąłeś. Nie masz tego, pewnie miejsca już. Ta, bo ci drewno noszę, masz. No to idziesz do dungeona i nie masz miejsca? No hopie, wszystko w strzałach tam zaciupane. Geja. A po drugie polujemy tam podobno na klucze, które... Mam jeden klucz akurat, czyli będą mi się stakować. A na co jeszcze polujemy? Ja mam te kable po prostu są. No to te kable możesz wyrzucić. Nie mogę. Przywiązałem się do nich. To się odwiąż. Nie mogę, nie mogę. O, na dole są... No dobra, nie chcę się tam złać. Nie marnuj tych strzał. Jeszcze mam prawie 2000. Ale lagi mam. Byłeś za mną, teraz przede mną, teleport. O, nie byliśmy tu? To zarosło, człowieku. No ale tam były te, dzbany. Nie słyszałeś? Zrespiły się. Tak, zrespiły się. Mózg ci się zrespił. Nie, nie, może po prostu mieliśmy te dzbany, bo tam jest ciemno. Może po prostu przebiegliśmy, no nie wiem. No dobrze, przepraszam cię, mózg ci się nie zrespił.